Ej, co masz w ofercie? Francuz 50, full 120 z bojkiem 150, bierzesz? Biorę. Jedne z najtrudniejszych spraw dla policji, zdarzające się niestety coraz częściej, są zabójstwa, kiedy to przez długie miesiące, a czasami i lata, nie można ustalić personaliów ofiary. Często mordercy, aby utrudnić życie policji, rozkawałkowują zwłoki, skrywając je w wielu miejscach. Takich spraw przedstawiałem Państwu w ostatnim okresie 7. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, magazyn kryminalny 997. Dziś jego 689 wydanie. W dzisiejszym programie na prośbę małopolskiej policji przedstawię właśnie Państwu taką sprawę, w której to od 2007 roku nie udało się ustalić personaliów ofiary. Szczegóły w drugiej części programu. Michał Harkiewicz z Białegostoku jest poszukiwany przez podlaską policję od 2006 roku. Nikogo nie zabił, nikogo nie napadł. Jest poszukiwany, bo skazano go za zmuszanie dziewczyn do prostytucji. Po wyroku zapadł się pod ziemię. Kaplice Stare, okolice Białegostoku, 2003 rok. Jak będziesz przyjeżdżał następnym razem, wpadnij. A może byś pojechała ze mną na do hotelu? A, tu jest mój hotel. Pa, jazda. A to mi się teraz kurew nie wywinie. Warciara, trzeci dzisiaj. Zarobiona jesteś. A ja kurwa dupę na marne wietrze. Chałka przyjedzie, będzie przejebane. A ty uważaj lepiej, bo chałka to ma oko na ciebie. Ja ci mówiłam, ja dla niego pracować nie będę. Ostatnio mało z niej pożytek. Co ty, chałka? Przecież w zeszłym tygodniu ponad 300 z niej wycisnąłeś. Z takiej dupy to powinieneś mieć 3 razy tyle. To weź sobie do burdelu do siebie i będziesz miał cały czas na oku. No co ty myślisz, że nie próbowałem? Warta jest. A jak znowu ci wpieprzy? To na policję pójdę. Lepiej tego nie rób, jak chcesz żyć. Ten jest mój. Hej, co masz w ofercie? Francuz 50, full 120 z bojkiem 150. Bierzesz? Biorę. Gdzie to robimy? Busie? No. Jakim busie? Chłopie, zobacz, jest słońce, piękna pogoda. Chodźmy na trawkę. Okej. Okay. Kom. Ja cię zaprowadzę. Chodź, chodź z babusią. Zawsze z mamusią jest bezpiecznie. Przyprowadźcie mi ją. Mamy do pogadania. Ale co? Co? Ja nic nie mam. Nie mam nic. Zmuszanie kobiet do prostytucji, a także handel ludźmi to są sprawy, które bardzo rzadko trafiają do organów ścigania. Policja zajmuje się takimi sprawami kilkadziesiąt razy w roku. Dlaczego? Bo ofiary boją się o tym poinformować. Czy tak będzie w sprawie Michała Harkiewicza? Czy ofiary zdecydują się na kontakt z policją? Nie! Cicho! Pracujesz dla mnie albo w ogóle? Ja nie mam nic, nie mam! Zabierz się. Nie, kurwa!
Harkiewicz i jego kompanii porywają Litwinkę do agencji towarzyskiej. Jakiś czas później, Białystok, jedna z agencji towarzyskich. Pójdziemy do galerii kupić nowe gacie. Serduszko. Proszę, pan wejdzie. Co? Szefie, zabawić się chciałem. Na ile? Na godzinę. 300 dla mnie. Reszta dla pani na górę. Szadaszka. Cześć, Misiu. No. To jest interesujące. Prensiu. Panko. Co zrobimy z tym Valerią? Daj mi jeszcze trochę czasu. Zmądrzeje. Dobrze. Każda mądrzeje. Jakiś czas później. Jeden z nocnych lokali w Białymstoku. Po ucieczce Walerii Harkiewicz szukał dziewczyny wśród jej znajomych z Białegostoku. Podejrzewał, że ktoś ją ukrywa. Zapamiętałeś? Teraz tak. Powtórz. Niech przyjdzie Valerii, da ci znać. Białystok. Komenda Wojewódzka Policji. Nie denerwuj się. Naprawdę, nic ci nie grozi. Cały czas będziemy cię słyszeć, a w razie czego wchodzimy natychmiast. No tylko nie kombinuj, bo sama sobie zaszkodzisz. Ale będzie tak, jak obiecaliście. Już rozmawiałem w twojej sprawie z ambasadą ukraińską, tylko nie nawal. Słuchaj, naprawdę mała, złapiemy ich wszystkich, tak? No. Tak. Białystok, Komenda Wojewódzka Policji. Kilka godzin później. Chyba ocipiałeś. Ja z psami współpracować nie będę. Jeżeli Walerii życie niemiłe, to jest sprawa, ja mam to w dupie. A twoja mamusia nauczycielka czasem nie myśli, że jej córeczka jest w Londynie? Nie mieszaj w to moich rodziców, okej? A twoje odciski palców w sklepie spożywczym tam, gdzie był napad? A to, że bierzesz dragi, dajesz dupy na każdym skrzyżowaniu, to też twoja mamusia będzie miała w dupie, jak się dowie? Kiedy cię w pierdlu będzie miała odwiedzić? Przestań już! Co mam robić? Uspokój się i z nami współpracuj. Trasa Warszawa, Białystok, okolice Kapic Starych. Hej dziewczyny! No hej! Słuchaj, tutaj z kolegą na hotelu jesteśmy. Pojedziecie z nami? No ja mogę jechać, a która ci się podoba? No ta ruda. Jedynka, u mnie czysto, to nie oni. Jedynka, u mnie cisza. No dobra, Tania, jedziemy. Pakowałaś, nie daruję ci tego. Wiesz, że ja już dłużej nie mogłam. Trzeba było się kurwa powiesić. Znowu gówno dzisiaj przez ciebie zarobię. No to przejebane. Ej, zostaw! Kałkiewicz. Ja dla ciebie dupy dawać nie będę. Jak ty do mnie powiedziałaś? Kałka, no. Dobra, to dwójka, wchodzimy. Wchodzimy, wchodzimy! Szyba! Wchodzimy, wchodźcie! Leżę! Wchodzimy! Leżę!
Harkiewicz, choć prowadził awanturniczy tryb życia, to przedstawiono mu tylko zarzut zmuszania cudzoziemki do nierządu. Sam nie pojawił się w sądzie w czasie ogłoszenia wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Białymstoku, w trzecim Wydziale Karnym, po zapoznaniu sprawy Michała Harkiewicza, syna Michała i Marii, Wojciecha Józefowicza, syna Tomasza i Grażyny oraz Jakuba Gajdy, syna Heleny i Władysława, uznaje oskarżonych winnymi zarzucanych im czynów i wymierza oskarżonym następujące kary. Michała Harkiewicza 2 lata i 8 miesięcy kary pozbawienia wolności. Wojciechowi Józefowiczowi 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Oraz Jakubowi Gajdzie 10 miesięcy pozbawienia wolności. Słuchaj, no nie martw się, wszystko będzie dobrze. Złapiemy go. Złapiecie? Gdzie jest kurwa Harkiewicz? Koledzy siedzą, jego nie ma. Słuchaj, no nie stawił się, nic na to nie poradzę. Słuchaj, taki jest wyrok, wiesz, on mógł być teraz cały czas na wolności, no a dzisiaj po prostu nie przeszedł. No. Do dupy to wasze prawo, mnie teraz złapie i zabije, kurwa. Słuchaj, naprawdę nic się nie martw, przyrzekam ci, że go złapiemy. Harkiewicz odpowiadał przed sądem z tak zwanej wolnej stopy, nie stawił się na ogłoszenie wyroku i od 4 lat go szukacie. Nieskutecznie, tak powiem. No. Niestety w dalszym ciągu poszukujemy Harkiewicza. Nasze dotychczasowe ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej może przebywać na terenie Belgii, jednak tutaj tej pewności nie mamy i dlatego też chcieliśmy prosić telewidzów o pomoc w ustaleniu, gdzie może przebywać Harkiewicz. Każda informacja w tej sprawie może być dla nas pomocna, pomóc zakończyć tą sprawę. Tradycyjnie przy pomocy policyjnych specjalistów wykonaliśmy komputerowe możliwości zmiany wyglądu Harkiewicza, bo na pewno zmienił wygląd, żeby wam utrudnić życie. Jak pan myśli, czy działa w środowisku przestępczym, czy raczej się tak ukrył, żeby nie mieć związku z przestępcami? Jego cały tryb życia, dotychczasowe te informacje, które na jego temat mamy, wskazywały, że no niemal przez całe życie obracał się w takim środowisku i najprawdopodobniej właśnie w takim środowisku w dalszym ciągu przebywa. Przed naszym dzisiejszym programem miał pan prośbę do nas, aby dać panu możliwość skierowania jeszcze jednego apelu do telewidzów. Bardzo proszę. Właśnie bardzo byśmy prosili telewidzów o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Eugeniusza Sobolewskiego. Jest to mężczyzna, któremu udało się uniknąć zatrzymania, gdy pod koniec ubiegłego roku podlascy policjanci likwidowali jedną z największych fabryk, tak zwanych fabryk pieniędzy, miejsca, gdzie były fałszowane zarówno złotówki, jak i waluta obca. Temu mężczyźnie udało się wówczas zbiec i do tej pory w dalszym ciągu się ukrywa. Nasze ustalenia dotychczasowe wskazują, że może przebywać w okolicach Warszawy, jednak tu pewności nie mamy, dlatego też prosilibyśmy telewidzów o każdy sygnał w tej sprawie. Oczywiście gwarantujemy dyskrecję i anonimowość. To, co państwo oglądają, to jest odtworzony wygląd pewnego mężczyzny. Gdybyśmy znali personalia owego mężczyzny, być może łatwiej byłoby trafić na jego morderców. Choć od 3 lat sprawa wydawała się beznadziejną, niedawno właśnie udało się odtworzyć wygląd jego twarzy. To, co państwu teraz przedstawimy, to tylko nasza telewizyjna hipoteza. Wszystko jest wymyśloną historią poza jednym. Zabójstwem, które miało miejsce w okolicach Kryspinowa koło Krakowa. Tam odnaleziono zwłoki. Z pewnością miał za sobą kryminalną przeszłość. Ale w subkulturze więziennej chyba nie był kimś znaczącym. To cała galeria. Na plecach Nevermore Prison. Prawe ramię. Pionowy napis King. Na lewej łydce Outlaw, a na lewym ramieniu miał wizerunek żuka. A tu jest wyobrażenie Amazonki siedzącej na głowie demona. Głowa kotka była na lewej kostce. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej w Warszawie. Właściwie przez te 3 lata od 2007 roku nic nie zmieniło się w tej sprawie. Była ogromna nadzieja związana z prezentacją tatuaży. Przesłano je do wszystkich aresztów i więzień, dlatego że
prawie jest pewność, że ten człowiek musiał kiedyś odsiadywać jakąś karę w areszcie bądź w więzieniu. Niestety nie napłynął żaden sygnał przez te 3 lata. Powracamy do tej sprawy, ponieważ dzięki zdjęciom zamordowanego udało nam się dokonać retuszu rekonstrukcyjnego twarzy tego 40-50-letniego mężczyzny. Z dużym prawdopodobieństwem powinien przypominać faktyczny wygląd zamordowanego. Ponawiamy więc próbę dotarcia do personaliów tego człowieka, a potem do sprawców tego zabójstwa. Gdzieś w Krakowie. A co to jest? Ubranie służbowe dla naszego wspólnika. Powiedz mu, żeby się umył, ogolił i przebrał. A! Nie zapomnij, żeby był punktualnie. To ogól się. Przebierz. No to oddać? Nie, no możesz to zatrzymać. W tym samym czasie, gdzieś w Krakowie. A jakby wypłynie za wcześnie? Dostanie w kieszeń, na drogę. To może zostanie. Zahaczy go coś, będą problemy. Przynajmniej 4 metry. Chyba w Miedoniu, albo w Zawichościu. Jest dobre miejsce. Jedziemy. No proszę. Nieźle. Jak nie skapniesz dyszki, to pomyślę, że z jakiegoś trupa to wdzianko wziąłeś. Coś ci przyżarło? Jeszcze nie teraz, ale wieczorem będzie bania. Co ci się stało? Idziesz na swój pogrzeb? Życie zaczynam. Czy? Do banku idę. Niezły numer. A kto to kroi? Kwinto? Nie znasz. Zdaje ci się. Bigos też kiedyś poszedł na słupa. I go nie ma. Podobno wyjechał na wyspy. Ciekawe jak. Nawet po polsku dobrze kurwa nie umiał. Nie ma takiej sprawy. Jesteś taki cwany? To daj dyszkę. Mówiłem. Tak wrócę. Tylko dorożką potem nie przyjeżdżaj. Tam jest ładne miejsce, nieźle by się komponował. Gdzieś w Krakowie. Jak? Licytowałeś się. Apetyt mu rośnie. Powiedziałem mu, że dostanie jeszcze dychę. Szczodry byłeś. Chce inwestować, ma plany. Już myślałem, że chcieliście mnie przekręcić. Chyba żartujesz. Jak poszło, wspólniku? Jak w multilotku. Skreślasz cyfry i dostajesz kasę. Dobra. Bryła, wypłać kasę. Zaraz, ci miała dycha być jeszcze. Nie mam w wozie bankomatu. Urwałeś nam przed kwadransem. Dostaniesz. To co? Bankiecik? Nie pękaj, ja stawiam. Jesteś na dorobku, musisz oszczędzać. A nie dzisiaj, nie dzisiaj.
kamieniołom w miejscowości Crispin. Lubię to miejsce. Zawsze tu przychodzę po udanej transakcji. Staję na krawędzi i myślę sobie... Dziś jesteś na górze, jutro możesz spaść głową w dół, jeżeli się pomylisz. Też masz takie miejsce? Ja już tam byłem, na dole. Teraz się odbijam. Ale gdybyście coś kombinowali, to może was czekać niespodzianka. O czym ty mówisz? Ludzie wiedzą, w co wchodzę. Jacy ludzie? O czym ty mówisz? Miałeś trzymać mordę. Przecież mówiłeś sam, że sprawa jest czysta. Przytrzymaj. Komu puściłeś? Komu? Kumplowi z klatki, ale on was nie zna. Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Do banku idę. Tego luzu. Nikomu więcej? Nie męcz się, już go nie ma. Dla pewności. Kilka miesięcy później. W zakładach karnych nic nie wiedzą? W więzieniach jest teraz przeważnie młoda kadra. Poza tym te tatuaże mógł zrobić dużo wcześniej. W czasie swojej młodości. Rysunek nie jest najwyższej próby, a teraz to już robią prawdziwe dzieła sztuki. Dzieła sztuki, powiadasz. To trzeba będzie przeczesać na melinach. A czego się spodziewałeś? Że ofiara to jest jakiś zacny mieszczanin z Krakowa? Swoją drogą to takiego starego suma na taką prostą wędkę wzięli. No nic, no może któryś z jego kumpli spod celi puści farbę. Chyba, że się będzie bał. Jak dotąd nikt tej farby nie puścił, nie wiemy, kim jest ofiara, nie wiemy, kto jest zabójcą. Przedstawiliśmy jakąś wymyśloną wersję, która może być prawdopodobną. I przyznam się, że ja czarno tę sprawę widzę, mimo to, że należy złożyć gratulacje specjalistom, którzy zrobili odtworzenie tego wyglądu człowieka. To może nas przybliży do personaliów. No tak, dokładnie. Tutaj ten wygląd, który został przedstawiony, według nas jest jak najbardziej prawdopodobny do tego, jak mężczyzna naprawdę wyglądał, ten, który został zamordowany. Wie pan, tak się zastanawiałem przed tym programem, że jakby była taka możliwość obowiązkowego oglądania tego typu materiałów w więzieniu, to gdyby to puścić we wszystkich więzieniach, to ja myślę, że ktoś by skojarzył tego mężczyznę. Powiem, bo to jest niemożliwe, żeby on nie był w świecie przestępczym przy takiej ilości tatuaży. Tak, no sposób, w jaki zostały te tatuaże wykonane, czy też te tatuaże akurat świadczą o jakiejś tam subkulturze więziennej. Poza tatuażami, no, charakterystyczną cechą jest to, że został on zamordowany poprzez uduszenie i mamy zabezpieczone kilka śladów, w tym również profil DNA, który być może należy do sprawcy. Czyli materiał dowodowy jest, no i jego DNA, gdyby dało się gdzieś potwierdzić personalia. Tak. No tu liczymy na państwa bardzo. Ta sprawa od 4 lat nie może znaleźć wyjaśnienia. Ona leży, nie mówię, że na sercu, a bardziej chyba na wątrobie małopolskiej policji. I dlatego pokazując to odtworzenie wyglądu, mamy nadzieję, że ktoś skojarzy tego mężczyznę, no, z zamordowanym, którego personaliów ustalić nie można.
moja! Za tydzień o tajemniczym morderstwie w okolicach Pruszcza Gdańskiego ofiarą młoda kobieta. Bardzo liczę na Państwa obecność przed telewizorami. Dobranoc.